jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Jestem najmłodsza, więc mnie wysłali, bo inne dzieci nie mają odwagi, aby powitać Cię Ekscelencjo i prosić o błogosławieństwo. A ja się nie boję i idę chętnie, aby uściskać Cię mocno i pięknie, bo jesteś zawsze taki kochany, dobry, troskliwy i wciąż roześmiany. Niosę więc kwiaty, za przyjazd dziękuję oraz modlitwę mą obiecuję. Jak pięknie świeci słonko na niebie, tak my, Ekscelencjo, witamy dziś Ciebie. Od święte mamy stroje i serca gorące, do Boga i do Maryi gorące. Chcemy się cieszyć Twoją radością, obecnością i dzielić z Tobą naszą radością. Bądź z nami razem, jak tatuś kochany, o naszej modlitwie dziś zapewniamy. Jesteśmy dumni, że Ciebie gościmy. Bogosław nam wszystkim, bardzo prosimy. Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem tak ważnego gościa.
różnych posłów, ksiądz biskup jest dzisiaj z nami. Dzisiejsza uroczystość Odpustowa łączy się z moim jubileuszem 25-lecia kapłaństwa. Można by powtórzyć za starotestamentalnym Hiobem: czas biegnie jak tkackie czółenko. Głos powołania kapłańskiego, który drzemał w moim sercu, pobudził 16 października 1978 roku dziś błogosławiony Jan Paweł II. Po drodze mojej formacji do kapłaństwa Bóg chciał to wszystko sprawdzić wielkim cierpieniem, chorobą, operacjami kręgosłupa, rocznym funkcjonowaniem na wózku inwalidzkim w szpitalu. Dzisiaj, po 25 latach, bardzo cieszę się, że w duchu i klimacie papieskim oraz w obecności księdza biskupa świętuję ten jubileusz tej parafii. To Boży zbieg okoliczności. Zanim poproszę księdza biskupa o poświęcenie obrazu błogosławionego Jana Pawła II, chcę powiedzieć jeszcze kilka zdań. Wielkim moim pragnieniem było, aby w tej świątyni był papieski ślad. Jan Paweł II to wspaniały syn naszej polskiej ziemi. Będąc z wizytą duszpasterską państwa i dzików, pan Stanisław, obecny dzisiaj na liturgii, zapytał, czy ksiądz proboszcz zgodziłby się na to, aby moja ciocia ze Stanów Zjednoczonych z Chicago zafundowała obraz papieża Jana Pawła II do naszego kościoła. Powiedziałam wtedy: tak, bardzo o to proszę. Moi drodzy, dzisiaj pani Zofia Idzik Briones ze swoim mężem George'em są razem z nami i świętują parafialny odpust. Fundatorami tego obrazu błogosławionego Jana Pawła II w naszym kościele są oni. Jest ich wnuk Tomasz oraz państwo Lucyna i Mirosław Idzikowie z dzieci. Ten obraz błogosławionego Jana Pawła II to cenny obraz. Oni tam w Stanach Zjednoczonych zbierali dolary, by on tu, w tej naszej świątyni zaistniał. Ten obraz fundują 30. rocznicę ślubu syna Mirosława i Lucyny Idzików. Mąż pani Zofii, pierwszy mąż Paweł, ojciec Jan, mają oleśnickie korzenie. Bardzo wam za to dzisiaj dziękuję, że moi parafianie od dzisiaj przy tym obrazie będą mogli wypraszać dla siebie potrzebne łaski. Autorem tego obrazu jest znany współczesny polski malarz mieszkający w Lublinie, pan Zbigniew Kotyło. To on między innymi namalował obraz błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do beatyfikacji. Chcę teraz poprosić księdza biskupa, aby ten obraz poświęcił. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wielbimy Cię, świętych Twoich. Życie jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie i cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław ten obraz błogosławionego Jana Pawła II. Spraw, abyśmy nie tylko odzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali jego czyny, wsłuchiwali się w jego naukę i starali się ją realizować w naszym życiu, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości.
Użycz nam, Panie, za pośrednictwem błogosławionego Jana Pawła II pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Moi drodzy, i ja się was serdecznie przywitać i pozdrowić na początku tej mszy świętej i wyrazić radość, że tymi pięknymi akcentami rozpoczęliśmy to spotkanie liturgiczne. I ta mała Marysia, która tak odważnie mnie witała, i przedstawiciel parafii, który wierszem wyraził to przywitanie, i panie, którzy dostojnym głosem złożyły pierwsze i pewno w tej mszy świętej nie ostatnie gratulacje księdzu proboszczowi, że w tym radosnym nastroju przeżywamy tę liturgię, bo jest wiele powodów po temu, które się razem łączą. I to uroczystość podpustowa pod imieniem Maryi Częstochowskiej i jubileusz księdza kanonika Jerzego. I pewno aktualne, że to w jakimś skromnym wymiarze również dożynki parafialne. Te wszystkie nasze radości, dziękczynienia chcemy przedstawić Bożemu Sercu przedstawiennictwo tych dwóch świętych, Matki Najświętszej Błogosławionego Jana Pawła II, polecając wszystkie sprawy dotyczące naszej parafii, księdza jubilata i naszej archidiecezji, Kościoła Powszechnego, bo tu przecież w Madrycie kończy się dziś zlot młodzieży. Prośmy na początku również o Boże miłosierdzie dla nas, oczyszczenie naszych serc, aby ta wspólnota między nami i z Bogiem mogła się dokonać jak najpełniej. Spowiadam się. Boże,